Nie, kurwa, nie mogę. Ale ludzie się tak witają. Nie wiem, jak oni nie mogą parskać śmiechem. Siemaneczko, witajcie w mojej kuchni. To jest pierwszy odcinek z serii Kuchcik Rafał i dzisiaj pokażę wam, jak przyrządzić tanio i dobrze i smacznie i profesjonalnie burgera, no bo przecież dobry Polak, mądry Polak to chce zjeść tanio i smacznie. I żeby jeszcze to jakoś dobrze było przygotowane, no bo po co wydawać kokosy, prawda? Trzeba wydać na sandały jeszcze, także tu mam patelnię. Łomatko, i wam zaraz wszystko pokażę, zapraszam. Będziemy potrzebowali kilku rzeczy, tak więc to jest deska na piwa, ale spokojnie, piwa pić nie będziemy, bo to nie wchodzi w zakres naszego budżetu. Oczywiście potrzebujemy kotlety do burgera, czyli mamy burger wołowy, kupione w jednym z najlepszych sklepów w tym kraju. Ser, bo nie dali w zaopatrzeniu. No i jakaś buła, mamy aż 4 buły. Ja to robię na śniadanie, jest godzina chyba ze 14. 14.18, także w sam raz dobra pora na śniadanie i ten, no i buły są aż 4, nie wiem, nie zjem 4, ale zrobię. Później się najwyżej podgrzeję wieczorem, no bo nie będę po 2 kotlety smażył jak debil, jakoś się trzeba otworzyć, to jeszcze nożyk by się przydał. Tu jest mój nóż gwałciciel, który otworzy kotlety i w ogóle nie wiem, co się z tym robi. Przeczytam sobie, czy to jest przyprawione. Mieszanka przyprawowa, cebula, pieprz. Czyli przyprawiać też nie muszę, już o mnie zadbali, także spoko, kotlet zrobiony, bułka zrobiona, no to wystarczy w sumie tylko usmażyć, co nie? I będzie gotowy. Mamy 4 wypasione buły, zaraz je przekroję, ale najpierw wstawimy kotlecika na patelnię. Także zaczynamy odcineczek, siemaneczko, witajcie w mojej kuchni jeszcze raz. Teraz już tak naprawdę wam pokażę, że tu mam patelnię i w ogóle nie widać mnie. Ja tylko postawię tu swoją kamerkę i będziemy robić kotleciora, nie? Oczywiście będziemy potrzebować olej, bo olej się polej. No i bez oleju nie zrobimy kotletów. Także tutaj jest najlepszy olej kujawski, pewnie tego nie widać teraz. To coś tam widać. Ale jeszcze mnie nie widać, a ja muszę powiedzieć wam, bo pewnie się zapytacie, dlaczego ja w ogóle robię taki odcinek, co to ma być. Otóż postanowiłem, że zmienię kulinarię polską i otworzę właśnie tę najlepszą serię na polskim YouTubie, Rafał Kuchcik. Dlatego, że na przykład taka pani Magda Gessler nie jest żadnym wyznacznikiem gastronomii w Polsce. Ludzie nie wiedzą, jak gotować, albo robią bardzo drogie jedzenie. Jest dobre, ale jest za drogie. Nie dla takiego typowego Polaka, który musi zjeść tanio i smacznie, czyli schabowy 5 razy w tygodniu. A dzisiaj to jest coś nowego. To jest zupełna nowość, to nie jest żaden schabowy. To jest kotlet do burgera. Także polejmy oleju. Co łaska oczywiście. Dobra, bez przesady, bo trzeba oszczędzać. No i podpalamy ogień, jak to przystało, i czekamy, aż się nagrzeje, no. Jeszcze można macu zrobić, wtedy się... No. To ja w tym czasie, jak się olej grzeje, przekroję buły moim nożem do cesarskiego cięcia, żeby bułeczki już były gotowe, jak się kotlety wysmażą. Zrobimy oczywiście medium rare, bo to prawie jak już stek jest. Całe 6 zł za te kotlety, więc to jest poważna półka cenowa dla Polaka. No i kroimy bułasa. Nie pytajcie. Mam po prostu na opętanego kota ze sobą. Ale spokojnie, jego też usmażę w następnym odcinku. Jak wbijecie 8 łapek pod tym filmem, oczywiście w dół, no to lecimy z kontynuacją. W ogóle jak wbijecie już teraz oglądając, to już następny odcinek się pojawi. Nawet nie będziecie o tym wiedzieć. Jak skończycie, to już będzie na kanale. Ja już kroję 4 bułkę, jedną trochę spaprałem, skićkałem. To nadal kot, ale tak jak mówiłem, są koty i są pojeby. No, bułeczka zepsuta jedna, szkoda. Jeszcze i noserek będzie nam potrzebny, wiadomo. Bo to wie pani i pan, jak teraz oglądają mnie poważni widzowie, którzy już mają dość kuchni pani Magdy Gessler, no to powiedzą, że do burgerka to jest najlepszy serek światowy, to oczywiście Emmentaler w plastrach 150 gram bez GMO i polskie mleko, bez dodatku substancji konserwujących. No to są podstawy, wiadomo,
jak dajecie 3 zł za ser, no to płacę, wymagam jako klient, oczywiście serek to trzeba będzie na patelni chyba też, bo ogólnie to chyba tak. Nie można podjadać. Dobra, już się olejek rozgrzał, także idziemy wrzucić nasze burgery. Ja biorę burger wołowy kotlet. Zobaczymy jeszcze co tu piszą, jak to przygotować. No ale oczywiście gówniaki nic nie napisali, tylko jak przechowywać, jakie składniki, że spożyć po obróbce cieplnej, no jakbym nie wiedział. To widzicie, renomowany dostawca stworzył kotlety. No i jest tylko, że produkt wprowadzony zgodnie z procedurą ISO 22000. To ja wam powiem, że ISO 22000 to ja nawet takiego w aparacie nie mam. Także naprawdę jasno muszą mieć w tym obiektywie. Czas położyć kotleciki. Tutaj widzimy już, że bardzo ładnie na papierku leży jeden pod drugim, żeby się nie przykleiły do siebie. No wyjęcie tego to będzie nie lada wyzwanie. No ale dobra, mam kotleta, także kładę kotleta. Ło, się smaży, panie. Tutaj drugiego teraz biorę. Strasznie hałasuje ta patelnia. To trzeba zdjąć. To też trzeba zdjąć. Prawda? No powiedzcie, że trzeba. Te papierki, no. Tu się przykleiło, no ale to ciężko będzie to zdjąć. Zdjęmy. Cześć panie. No i czwarty kotlecik teraz kładziemy. Znowu widzicie, jest papierek. Trzeba go jakoś zdjąć. Także no nie ułatwiają nam w ogóle pracy tutaj z burgerami. No ale dobra, jest. No i leci. Tu go pijemy. A, smażo się, smażo. Halina, będzie obiad, Halina. Będzie. Trzeba trochę zmniejszyć ogień, żeby nam kotlety nie wybuchły. Chociaż już zmniejszałem. No jest to troszkę, teraz jest dobra. No i co? No i gówno, no pilnujemy kotlecików. Trzeba je chyba będzie przewrócić. Teraz to już za mały ogień widzę. Już przygasa wręcz. Troszeczkę większy damy. Ja przewrócę kotleciki oczywiście. Wam pokażę jak to zrobić. Żebyście wy też wiedzieli jako profesjonalni kuchciki, że to się robi tak. Bierzesz patelnię i łabut do góry. No. Dobra, ta metoda nie działa, bo widzę, że olej by się wylał. Ale zrobimy to tradycyjnie. Tylko, że nie mam łopatki, no to muszę tym gównem się męczyć. Ale spokojnie, po prostu łopatka jest na urlopie. Ja jestem tak profesjonalnym kucharzem, więc sobie poradzę i bez profesjonalnej łopatki, prawda? Bo tu się liczą umiejętności, wiadomo. Kotleciki już są dosyć mocno przysmażone. Nie wiem, czy trochę licznie za szybko się smażą. Ale pamiętajcie, że to ma być medium rare. Tak jak w steku od ciotki Halyny. A skoro to jest medium rare, no to nie możemy się tutaj długo rozczulać nad nimi, bo one zaraz będą zrobione. Także no czekam teraz, aż się usmażą i sera do osera trzeba położyć. Ja tak myślę, że sera to pod koniec, to nie? Położymy. Mam tu sera, o, ser jest. Profesjonalnie ręcznie umyte ręce. Także położymy sera, nie wiem, gdzieś tutaj. No i czekamy, no co widzicie. To jest prosta procedura, bo tu macie już bułę gotowe, kotlecik gotowy. Także po co samemu przyprawiać, skoro można oszczędzić czas, kupić kotleta i zrobić. I nie powiedzcie mi, że to były nie były. I nie mówcie mi, że to nie jest profesjonalne przygotowanie potrawy, bo w restauracjach też kupują mrożonki i wam frytki mrożą w KFC, ale to w ogóle nie jest odmrożone, to było rozmrożone, na sklepie leżało, także żadna mrożonka to nie jest, czyli widzicie, profesjonalne danie przygotowane rano przez kucharza Biedronki i my tylko musimy podgrzać, nie będziemy mieli gotowe, także zaraz się przeniesiemy do tego, jak się usmażą. Będę czekał. Kotlety należy smażyć dokładnie 12 minut i 18 sekund i 5 milisetnych, także musicie to dobrze kalkulatorem wymierzyć, bo inaczej wszystko się spieprzy i będą niedobre. Ja teraz serek położę, żeby nam się podgrzał, bo to w końcu musi być profesjonal bułga, a nie jakiś, wiecie, lame bułga.
Także kładziemy serek i liczymy na to, że się roztopi. Kotleciory są już gotowe do spożycia, także oczywiście jedyne co nam pozostało, prawie jedyne, no to pieprznąć kotleciora na bułachę. No i nasza bułacha oczywiście już została wcześniej przyrządzona przez specjalistów sieci sklepów Biedronka. Kładziemy kotlety. To już jest naprawdę przedostatnia rzecz, jaką musimy zrobić. Czy nasz burger nie wygląda apetycznie? No powiedzcie sami. Ale zanim jeszcze zamkniecie naszego burgera i polejecie ketchupem, to pamiętajcie, że każdy musi dostać krople wódki, no bo to jest przepis, który dostałem od mojej nieżyjącej już jakieś 365 lat babci Dionizy. I bierzemy krople wódki. I tu zobaczcie, takiego luja na serek robimy. No trochę mi pociekło. I na tego kotlecika też. Na tamte dwa na razie nie będę lał, bo raczej zjem tylko dwa. Także wódeczka polana, polecam sztoka wtedy dolać i keczupik oczywiście nowo. No i tak jak obiecałem, dodajemy renomowanego sosu. To się nazywa ketchup, nie wiem czy słyszeliście kiedyś taki sos dobry. Na nasze buły, na sera, na bułeczkę, ten na kotlecika. Zamykamy nasze buły. No i proszę Państwa, tak finalnie prezentuje się nasz produkt spożywczy Burger Burger. Polecam, smaczne, przyjazne dzieciom. No i na sam koniec jeszcze oczywiście Wam pokażę, jak konsumuję mojej produkcji profesjonalnego burgera. Czuć ten smak sztoka. Z kotycika aż cieknie po prostu. Jest tak świetnie wysmażony. Jak mówiłem, medium rare. No i panie, 10-15 zł masz takie śniadanko, dodatkowo tak przyzwoitej porze jak 14:45. Trochę to zajęło, do tego polecam jakiś dobry trunek. Ja na przykład mam tutaj tymbarka, jabłko, gruszka, śliwko, a bez konserwantów oczywiście, bo konserwanty są złe, pamiętajcie, że wystarczy tylko zapić. No i wszystko jak ta lala. Pamiętajcie, przypominam, że jak będzie 8 łapek oczywiście w dół, no to następny odcinek serii Kuchci Krafał się pojawi. Napiszcie, co myślicie o tym wykwintnym burgerze. Czy bylibyście sami w stanie takiego przyrządzić? Jeśli nie, no to możecie do mnie napisać maila, ja Wam po prostu podeślę przepis, oczywiście za odpowiednią opłatą. I będziecie sobie mieć wspaniałe śniadanko, także do zobaczenia w kolejnym odcineczku, zostawcie łapkę, subika, dzwoneczek, wejdźcie na Facebooka, na Instagrama, na Snapchata, którego nie mam, ale będę kiedyś miał. Wszystko pamiętajcie, jest w opisie, 68 komentarzy i 8 łapek w dół i już dzisiaj wlecą odcinki na kanał. Nie no, nie wlecą dzisiaj, ale możecie zostawić. A kto udostępni mój film na swoim Facebooku, na publicznym, no to i napisze w komentarzu, to przypnę mu serduszko. Ale najpierw zobaczę, czy udostępnił, bo jak nie, to nie przypnę. Także siemaneczko ziomeczki, ja się z wami żegnam. Do następnego odcineczka w mojej kuchni. Kuchci Krafał zaprasza na dalszą podróżniczą serię a la Magda Gessler. Zostańcie ze mną i trzymajcie się, cześć!